tvpodkarpacie.pl. Witamy Państwa serdecznie na kolejnym koncercie 13. Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady Bez Granic, który rozgrzał publiczność do granic. Wczoraj wystąpiła Lidia Grychtołówna, nasza jubilatka. Proszę Państwa, 90 lat ta młoda dama skończyła, a gra jakby dopiero kariera jej się rozwijała najpiękniej jak można. Utwory Chopina, podziwialiśmy mazurki, polonezy, nokturny, walce. No i na bisem prompti Schuberta. Piękna rozmowa była z naszą wspaniałym gościem. To było wydarzenie historyczne i myślę, że zapadnie na długo w sercach naszej publiczności. Bo panią Lidię, profesor Lidię Grychtołówną usłyszeć na żywo na tym etapie jej życia, tej mądrości, tego przeżycia swojego życia i całego zagrania, właściwie całego Chopina, to jest bezcenna nauka dla młodych ludzi i zresztą dla każdego. Po drugiej części były dwie premiery światowe, które zresztą żeśmy zamawiali jako fundacja. Jedna pana Mirosława Skoryka, trzy fragmenty egzotyczne na dwa fortepiany i czterech perkusistów. Oraz drugi utwór, który był wykonywany po raz pierwszy, wariacje na temat Chopina, na fortepian, perkusję i kontrabas, na trio jazzowe. I oczywiście Lutosławski w wariancie na dwa fortepiany i dwóch perkusistów. To wszystko wczoraj, a przed nami dzisiaj wielki, można powiedzieć, jeżeli nie największy trębacz świata, wspaniały Gary Goodman przyjeżdża do Sanoka wraz ze swoim zespołem i piękną solistką, która przez dwa lata pracowała pod jego kierunkiem, była szlifowana jak ten diament i mamy prawdziwy brylant do nas przyjeżdża, Sasza Strunin. Przez dwa lata pracowała nad językiem, nad formą wypowiedzi jazzowej, nad ekspresją, do tego, żeby się zbliżyć do amerykańskich wzorców i myślę, że to, co zobaczymy, to będzie absolutny top do top. I o godzinie 19 w sali z Sanockiego Domu Kultury będziecie Państwo jeszcze mogli ewentualnie nabyć, jeżeli są jeszcze jakieś wyjściówki. To wszystko przed nami. Koło mnie siedzi wybitny, można już powiedzieć, młody reżyser teatralno-sceniczny. Wczoraj była w Polskim Radio jego premiera spektaklu teatralnego transmitowana. Więc młody człowiek, który bagaż rodzinnych doświadczeń, jego tata, sławny Ignacy Machowski, to historia polskiego aktorstwa, literatury teatralnej. To wszystko przekazał. Sam byłem tego świadkiem, muszę powiedzieć, prywatnie, kiedy młody Jerzyk chodził z tatą codziennie do teatru i uczył się wtedy już jako 4-5-letni chłopczyk. Miał taką wiedzę, że zadziwiał wielu doświadczonych studentów czy absolwentów nawet uczelni teatralnych. Do dzisiaj to zostało i pytanie jest, co robi tu z nami w Sanoku, w tym mieście pianistyki. Mam nadzieję, że zdradzi Państwu tajemnicę, jak i dlaczego. Bardzo dziękuję panu profesorowi za tak miłe powitanie i bardzo się cieszę. Rzeczywiście znamy się od bardzo dawna i ta znajomość i przyjaźń naszych rodzin zaowocowała tym, że już trzeci rok z rzędu mam szczęście przyjeżdżać do Sanoka i współpracować z Międzynarodowym Forum Pianistycznym. Bardzo lubię tu gościć i bardzo co roku czekam na te przyjazdy. tvpodkarpacie.pl